Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, w której opowiadam Wam o niezwykłych związkach gwiazd. Dziś będę mówić o wielkiej gwieździe, o aktorce, o której mówiono, że miała niesamowity talent, że kiedy tylko pojawiała się na planie, to sprawiała, że atmosfera natychmiast się zmieniała. Mówiono o jej magnetyzmie i o tym, jak wielką karierę zrobiłaby, gdyby nie wyjechała do Stanów Zjednoczonych. A jej wyjazd był konsekwencją małżeństwa z dziennikarzem Davidem Halberstamem. Mówiono, że przez to małżeństwo, że przez ten wyjazd zaprzepaściła karierę. Mówiono również, że tam nie mogła się odnaleźć, zaczęła pić. Ale niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, jak bardzo David kochał Elżbietę, w jakich żyła tam warunkach, no i na jakich zasadach przebiegało ich rozstanie. Czy była w stanie uratować swoje życie, poprowadzić je inaczej? Czy faktycznie, gdyby nie to małżeństwo, byłaby szczęśliwsza? Mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem i tą historią udowodnię Wam, że nie ma co patrzeć na pewne sprawy tylko w sposób biały lub czarny, bo mamy jeszcze całą paletę barw i ta historia na pewno wiele tych barw odsłoni. Natomiast przyznam, że zainspirował mnie do stworzenia tego odcinka artykuł, a dokładnie wywiad, który pojawił się w sierpniowym wydaniu Vivy. A gdzie Elżbietę i relacje Elżbiety z jej mężem wspominała Krystyna Cierniak-Morgenstern, która opowiedziała, jak z jej perspektywy wyglądało życie Czyżewskiej w Stanach. Myślę więc, że będzie to bardzo ciekawa historia, więc zachęcam Was do pozostania ze mną do samego końca. Jest premiera po upadku. Elżbieta Czyżewska zbiera same gratulacje. Wszyscy są zachwyceni tym, jak wyglądała, jak świetnie zagrała. Wtedy właśnie po raz pierwszy podszedł do niej wysoki i przystojny mężczyzna, który na dodatek okazał się być amerykańskim dziennikarzem, bardzo cenionym, który miał już na koncie bardzo dużo sukcesów. Był korespondentem New York Timesa. Laureatem Nagrody Pulitzera. Był znaną osobistością. David Halberstam przebywał przez jakiś czas w Polsce służbowo, jednak bardzo podobały mu się Polki i nie ukrywał tego, że szuka polskiej żony. Z jego strony, kiedy poznał Elżbietę, utalentowaną polską aktorkę, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Nie czekał więc zbyt długo i kiedy tylko okazało się, że uczucie jest wzajemne, szybko oświadczył się aktorce. Niedługo później też ślubowali sobie już tę miłość, co było podobno sporym szokiem dla środowiska. Jednak trzeba przyznać, że na bankiecie, który urządzono po ślubie, było pół Warszawy. W dniu ślubu Czyżewska odbierała jeszcze jeden zaszczyt, ponieważ została nagrodzona nagrodą Złotej Maski. Mogłoby się więc wydawać, że to najszczęśliwszy dzień w jej życiu, historia jak z bajki, ale nie do końca tak było. Po ślubie zamieszkaliśmy w hoteliku przy ulicy Zgody, gdzie byli zakwaterowani korespondenci. Co jest romantycznego w tym, że cały czas byliśmy obserwowani, że nasze telefony były na podsłuchu. Zaczęłam dostawać coraz mniej propozycji zawodowych, wspomina. A co dopiero, kiedy David opublikował artykuł, w którym nieprzychylnie komentował poczynania Gomułki. Na dodatek w Polsce rozpoczęła się nagonka antysemicka, więc tak naprawdę dziennikarz był natychmiast zmuszony do opuszczenia Polski. W kraju została jego nowa żona. Niestety zostali rozdzieleni. Czyżewska przez jakiś czas nie dostawała pozwolenia na wyjazd do Stanów. Ale nie chodzi tylko o to, że nie mogła się doczekać tego wyjazdu. Tak naprawdę mówiono, że była bardzo rozdarta. Nie wiedziała do końca, co zrobić. Z jednej strony mąż, który tak naprawdę miał być dla niej trochę przygodą. Był powiewem zachodu. Oczywiście był inteligentnym, przystojnym mężczyzną, ale Czyżewska wcale nie była w nim szaleńczo zakochana. Kochała natomiast swój zawód. No ale samo małżeństwo z Davidem sprawiało, że grała coraz mniej. Sam Arthur Miller namawiał ją do pozostania w Polsce. Ona jednak wybrała miłość, ale to była dla niej trudna decyzja. Wiem, że się szamotała psychicznie. Z jednej strony niedawno poślubiony mąż, z drugiej Polska, którą miała we krwi. Bała się zostawić. Długo nie dostawała pozwolenia na wyjazd, ale w końcu je dostała, wspominała Morgenstern. W dodatku, żeby jeszcze jej dać do zrozumienia, że no wyjeżdża z Polski do amerykańskiego męża, na lotnisku niestety w bardzo nieelegancki sposób ją przeszukano. Wszyscy mówili, że miało to na celu upokorzenie aktorki.
Wiedziała ona natomiast, że w Stanach nie będzie jej łatwo. Oprócz swojego męża nie znała tam nikogo, nie znała języka. Aktorka bez znajomości języka to tak naprawdę jak kowal bez młota. No nie ma jakby czym wykonywać tego zawodu. Ale Elżbieta wiedziała, z jakimi konsekwencjami i poświęceniami będzie się dla niej wiązać ta decyzja. Nowy Jork nie zrobił na mnie wrażenia. Widziałam Paryż, Rzym, zdecydowanie wolałam Europę. Nie znałam nawet angielskiego, nie byłam idiotką, wiedziałam, co to oznacza, jeśli chcę wrócić do zawodu. To było dla mnie oczywiste, czeka mnie ogromny wysiłek, ale tak naprawdę zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo różni się praca aktora w Polsce i w Stanach, wspominała Czyżewska. Niestety jednak castingi i przesłuchania nie przynosiły przez dłuższy czas oczekiwanego rezultatu. Tak bardzo czekała na swoją szansę. W 1974 roku do Nowego Jorku przyleciał Andrzej Wajda, który wyreżyserował tam Biesy. Jedną z głównych ról dostała Czyżewska. Na próby przychodziła wówczas również mało znana Meryl Streep. Meryl podobno była zafascynowana Czyżewską, doceniała jej talent, osobowość, bardzo dużo chciała się od niej nauczyć. I Czyżewska, która, jak się później dowiecie, była osobą bardzo naprawdę chętną do pomocy innym, właściwie poświęcała się dla innych bardzo często, pomogła Meryl Streep. Później Meryl polski akcent wykorzystała w stworzeniu Zofii Zawistowskiej i za tę rolę dostała Oscara. Myślę, że jeżeli chodzi o te relacje gwiazd, o których tutaj mówimy, to na pewno jeszcze zrobię dla Was osobny odcinek o relacji właśnie Czyżewskiej i Meryl Streep, pod warunkiem, że dacie mi znać, że jest to dla Was interesujące. Później Czyżewska dostawała angaże w kilku filmach, w Pocałunku przed śmiercią, Sprzedawcy Cadillaców, jednak były to małe, epizodyczne role. Dużo lepiej szło jej natomiast w teatrze broadwayowskim. Ona powinna być wielką postacią w każdej dziedzinie. Inteligentna, zdolna, utalentowana, ale tak się nie stało. Wpadła w alkoholizm i to zepsuło jej karierę, wspominała Morgenstern w wywiadzie dla Viwy. I nastał rok 1977. To rok, w którym rozpadło się jej małżeństwo. Jeśli poczytacie w polskich źródłach, w polskich artykułach, to bardzo często przeczytacie, że Czyżewską zostawił mąż przez to, że piła, że poddała się alkoholowemu nałogowi. Mówiono o tym, że Elżbieta Czyżewska robiła wszystko, by zniszczyć ten związek. Pani, która właśnie rozmawiała z Viwą o Elżbiecie Czyżewskiej, wspominała to jednak nieco inaczej. Oczywiście, alkoholizm nie pomagał w utrzymaniu tego związku, ale to nie Dawid zdecydował o jego zakończeniu. Rozstali się, bo ona go nie kochała. Dawid ją kochał i nie chciał odejść. Piła, bo tęskniła za Polską. Do tych ról, które w Polsce grała i do polskiego teatru. W Ameryce jej się nie układało. Podczas rozwodu nie walczyła o żadne sprawy finansowe. Nie zależało jej na domu, mimo że mieszkała we wspaniałych warunkach. W wielkiej willi, jeździła drogimi samochodami. Naprawdę jej mąż miał majątek, robił wrażenie w Stanach, więc tak naprawdę poruszała się wśród amerykańskich elit. Wszyscy ją szanowali jako żonę znanego dziennikarza oraz aktorkę. Natomiast, no niestety, bariera językowa sprawiła, że nie odnalazła się w zawodzie i bez niego usychała. Natomiast po rozwodzie dostała tylko bardzo skromne mieszkanko w Nowym Jorku. Ale mąż wcale nie chciał jej w żaden sposób oskubać, co tutaj może komuś przyjść na myśl. Chciał się troszczyć swoją żoną. Zaproponował jej alimenty. Nie była to być może jakaś wielka suma, ale pozwalała na przetrwanie. Tym bardziej, że aktorka nie grała. Nie była to jakaś nadzwyczajna suma, ale dało się z tego żyć. On ją bardzo kochał. Z jego strony to była prawdziwa miłość, wspominała Krystyna dla Viwy. Mieszkała w bardzo skromnym pokoiku z kuchnią, z pieskiem, którego przywiozła z Warszawy. Niestety jej mąż zmarł w wyniku wypadku samochodowego. W Polsce mówiono również, że to właśnie jego tragiczna śmierć przyczyniła się do jej alkoholizmu. Nieprawda. Piła już wcześniej. Wtedy już nie byli razem, rozstali się po prostu, bo ona go nie kochała. Ale prawda jest taka, że od czasu tego rozstania było już tylko gorzej. Wtedy już cały czas wisiał nad nią smutek, z którym nie potrafiła sobie poradzić. Kiedy na przykład przyjechała do Warszawy, to Morgensternowi zrobili dla niej przyjęcie, na które zaprosili wielu wspólnych przyjaciół. W pewnym momencie niestety Elżbieta je opuściła.
Zaprosiłam dużo naszych znajomych. W pewnym momencie patrzę, nie ma Elżbiety. Chodzę, szukam i widzę, że samotna siedzi w salonie i patrzy na wszystkich przez okno. Nie chciało jej się być z nami na zewnątrz. Wolała oglądać wszystko z oddali. No i cóż, samotność sprawiała, że Elżbieta coraz więcej piła oraz paliła. Żyję, jakbym cały czas czekała na ten wyjątkowy tramwaj, powiedziała kiedyś Czyżewska. Może zdawała sobie sprawę, że jej kariera już nigdy nie wróci. Choć grywała w polskich produkcjach, nie zdecydowała się wrócić na stałe. Wiele osób będzie krytycznie patrzeć na postawę Elżbiety Czyżewskiej. Wiedziała, na co się pisze, wychodząc za Amerykanina. Wiedziała, na co się pisze, wyjeżdżając do Ameryki. Ale tak naprawdę chyba miała nadzieję na spełnienie tego amerykańskiego snu, który niestety nie okazał się takim wspaniałym snem, a czasem momentami może i nawet koszmarem. Wiele osób mówiło też, że to właśnie ten wielki świat i jego przepych ją zniszczył. Pani Krystyna uważa jednak inaczej. Nie, to ona sama się do tego przyczyniła. Miała wiele propozycji grania w filmie, ale albo się nie zjawiała na planie czy scenie, albo się spóźniała i przychodziła na kacu. Przestali jej więc te role przyznawać. Koniec życia pani Elżbiety też niestety był bardzo smutny. Okazało się, że aktorka choruje na raka przełyku. Nie chciała jednak nikomu o tym mówić. Kuba pokazywał w Ameryce swój film w Nowym Jorku. Zaprosiliśmy Czyżewską. Rozglądałam się, a jej nie ma. Powiedziała do mnie słabym głosem, że chciała przyjść, ale zasłabła w windzie i musiała wrócić na górę. Już była chora. Wyglądała bardzo źle. Z dawnej Eli został tylko uśmiech. Nie wiedziałam, że miała raka przełyku. Zatajała to dlatego, że przyczyniły się do tego alkohol i papierosy. Wspominała pani Krystyna o premierze jej męża, na którego mówi Kuba. Elżbieta Czyżewska zmarła na raka przełyku w 2010 roku w Nowym Jorku. Została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Na pogrzeb niestety przybyła garstka jej przyjaciół. Daniel Olbrychski, który był jedną z osób, która była podczas tego pogrzebu, skomentował to tak. Nie spodziewałem się takich tłumów jak na pogrzebie Zbyszka Cybulskiego, ale skromność tej uroczystości mnie zasmuciła. Gdy spotkamy się ponownie, powiem Elżbiecie, że na widowni był komplet, powiedział Olbrychski podczas oficjalnego przemówienia pogrzebowego. Przyjaciele jednak nie zapomnieli o Elżbiecie Czyżewskiej. W Nowym Jorku jest w parku ławeczka i jej nazwiska. Gdy jadę do Nowego Jorku z naszą wspólną przyjaciółką, to siadamy na jej ławce w parku. Przyjaciele kupili jej tę ławeczkę, żeby pamięć o Eli nie zginęła. Myślę, że jednak my wszyscy tutaj fani kina PRL-owskiego, fani dawnych gwiazd, pamiętamy Elżbietę Czyżewską, ponieważ naprawdę była niesamowitą osobą. Zrobiłam już szerszy odcinek o jej życiu, więc jeżeli Wam mało po tej historii dotyczącej tylko jej amerykańskiego życia oraz związku z dziennikarzem, to serdecznie Was zapraszam do tamtego odcinka. Myślę, że dowiecie się z niego wielu ciekawych rzeczy. No i oczywiście dajcie mi znać, czy chcielibyście odcinek o Meryl Streep i Elżbiecie Czyżewskiej. A ja na dzisiaj już bardzo Wam dziękuję. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Ja i pamiętajcie o subskrypcji. Jeśli jeszcze się nie subskrybujemy, to będę bardzo wdzięczna, jeśli to się zmieni. Do zobaczenia, kochani. Dzięki, pa!